witamy w serii fajnych restauracji, które warto zobaczyć w Tajlandii. I właśnie przyjechaliśmy teraz, kurde, całe miasto, żeby przyjechać do jakiejś restauracji Turf and Surf? Surf and Turf. Znajduje się w dzielnicy, chyba można tak powiedzieć, Wongamat Pattaya. Jedno skrajne położenie Pattayi. Właśnie idziemy zobaczyć, jechaliśmy ponad 20 minut skuterem, między 20 a 30 minut skuterem z bratem, na którym obecnie mieszkamy. Tylko tutaj po to, żeby zobaczyć tą restaurację, przyjechać tutaj na kolację. Zobaczymy, została nam polecona jako świetna restauracja, więc idziemy sprawdzić. Ważną rzeczą jest to, że jest duży parking, gdzie można swobodnie zaparkować, bardzo blisko restauracji. Idziemy do środka, bo właśnie widzieliśmy na zdjęciach, że stoliki są również na plaży. Zobaczymy, nie wiem, nie byliśmy jeszcze. W ogóle to są strony, które mamy najmniej zwiedzone w Pattayi. No i fajnie, cieszymy się, że mogliśmy tutaj teraz przyjechać do tej restauracji, żeby troszeczkę tutaj też tą część Pattayi zwiedzić. O, to co tutaj w ogóle już widzimy na samym początku, to pytają się, czy mamy zarezerwowany stolik, czyli restauracja jest na takim trochę większym poziomie, gdzie nawet często ludzie sobie rezerwują stoliki. Bardzo blisko morze. Wejdźmy zobaczyć, ale na szczęście nie mieliśmy zarezerwowanego miejsca, żadnego stoliku, a i tak możemy usiąść i jest miejsce, także jest dobrze. Kurczę, no patrzcie się, co tutaj się dzieje. Kolejna mega ekskluzywna restauracja w mega miejscu przy samiutkim morzu. Wow, a my jesteśmy tam, gdzie ta taka szpica jest. Tam na środku. O kurde. Tam my mieszkamy w górach po tamtej stronie, a przyjechaliśmy właśnie bardzo daleko po to, żeby zobaczyć tutaj i plażę, i morze, i restaurację. Bardzo dużo ludzi obecnie właśnie kąpię się w morzu. Może jeszcze tu podejdę, troszkę wieje. Wow, ile tu jest ludzi. U nas nie ma tyle ludzi na plaży. O kurde. Piękny zachód słońca właśnie się tutaj nam szykuje. Przyjechaliśmy o idealnej porze, jak na takie miejsce. Dobra, idę do stolika, bo już mamy miejsce. Zapoznać się z menu. Jak tam? Patrz na to! O. Tamte przy plaży wszystkie stoliki są zarezerwowane. Dlatego tutaj usiedzę. Do jednego, fuli. Tak? Fuli? No tutaj widzicie, wszystkie są zarezerwowane, także jak coś, to trzeba sobie zarezerwować wcześniej. A jak nie, to trzeba po prostu troszeczkę dalej od morza. Słuchajcie, karta jest ogromna. Ponad 200 dań. Zobaczcie, ponumerowane od jedyneczki, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. O, fryteczki, mogłeś te frytki wziąć. 12 i tak dalej, jest ponad 200 dań. Ponad 200 dań, przez co naprawdę bardzo ciężko się zdecydować, co wybrać. Zobaczcie, karta kończy się na daniu 211. 211 pozycji, no naprawdę trzeba pół godziny wybierać, aż się człowiek na coś zdecyduje, bo dania są przeróżne, po prostu są przeróżne. Ceny też są przeróżne, raczej drożej niż taniej, ale no takiej restauracji, no to tak w miarę, no tak zobaczcie, no dania na polskie około 40-30 zł za danie. No drogo, no 40 zł, pizza 50 zł, co my tu jeszcze mamy, jakiegoś takiego... Jakiś taki kurczak za tam 25 zł czy 30. Tutaj co my tu jeszcze mamy? Jakieś zupy po 25-30. No te tajskie dania są jak zawsze i w każdej restauracji troszkę tańsze, ale ogólnie i tak 2-3 razy droższe niż normalnie. Także ogólnie restauracja jest taka bardziej wykwintna, bardziej... no zobaczymy jeszcze zresztą, jak to będzie wszystko smakować, ale... No w sumie tutaj można coś nawet też tańszego takiego wybrać, jakiegoś po 200 batów, 250, tylko że na marketikach czy coś takie dania kosztują po 80-90, a tu 250, no ale tak to wygląda. A teraz wybieramy soki, bo znowu cała taka ogromna karta drinków bezalkoholowych. Co, bierzemy jeszcze to, Torka? Weźmy jeszcze. My przy okazji. So we take this one. Yes, this one. O, a więc bardzo ciężko jest cokolwiek wybrać. Zobacz, twoje samo tam jest. Ja jeszcze żeśmy nie odłożyli kart, a jedno danie jest już podane.
Dorota zamówiła sobie taką sałateczkę na kurczaku. No bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Chyba jest moja bułeczka. No tak, co jeszcze było, tata? Bułka z masłem? To taka przystawka chyba do mamy sałatki. Uważaj na palce, żebyś sobie nie przekroiła. No to jak te wszystkie dania tak szybko podadzą, no to wow, będę w szoku. To jeszcze raz pokażę tutaj twoją sałateczkę, no wygląda wyśmienicie. A tymczasem jeszcze tutaj szybki jeden rzut ekranu na słońce zachodzące i na tutaj widoczki, które mamy. No mega miejsce. Łącznie z całą Tajlandią. Przyszło kolejne danie, tym razem Emmy. Kurczaczek z ryżem. Ryż jest tutaj schowany. Wow, jeszcze mi trzeba sobie go wyciągnąć, chyba z worka. No ja wiem, że w takim tajskim stylu dosyć, takim azjatyckim, chińskim jakimś, nie wiem. Tutaj masz cały koszyczek pyszności, zdrowych, zielonych. Kurczaczek, tylko tą papryczkę ci chyba ściągnę, wiesz? Żebyś, ja sobie ją spróbuję, na pewno, ale tobie ją ściągnę. I tu jeszcze taki sosik. No, bardzo ładnie też to wygląda. Słuchajcie, próbowaliśmy tych papryczek. Takich, one są takie przypieczone. No niesamowicie dobre, ale są tak ostre, że ugryziecie tylko kawałeczek. Od razu macie głowę spoconą. Ja już mam głowę spoconą, gdzie ja tylko dosłownie ją dotknąłem ustami. Jest tak niesamowicie ostre, gdzie ja już tutaj naprawdę jem mega ostre rzeczy, to tej papryczki nie da się zjeść. Prze bardzo ostra. Okej, okay, no i przyszła moja jeszcze zupka ze świnki. Dokładnie to z żeberek, z żeberkami. Wygląda bardzo ładnie, kolorowo, ostra, gorąca. Tutaj jeszcze się ma właśnie podgrzewać, czy co? No tak, ale oni by co, nie mieli mi tego zapalić? Chyba mieli mi to zapalić, chyba zapomnieli. Nie wiem. Właśnie, stwierdzisz, że jest tak gorąco, że nie będą podpalać. A więc zabieram się za jedzenie, bo wygląda wyśmienicie. O ja cię pierniczę, jeszcze przyszedł nasz drink w wiaderku. O, ale to wiaderko jest ogromne. Emi, a ty co tu jeszcze masz do picia? Lemon shake'a. A, lemon shake'a? Mmm, dobrze wygląda. Nawet nie shake, to tam był podpisane pudding. Pudding? O kurde. No ciekawe, jak będzie smakować. A więc tak, gdybym miał podsumować tą restaurację, to czadowe miejsce, mega, mega klimat, naprawdę bardzo, bardzo dobry klimat. Mega menu, bardzo duży wybór wszystkich dań. Ceny takie, no wiadomo, no trochę wyższe. Przepiękne widoki, mega widoki. Tam całe miasto widać, no tutaj w telefonie tak widać, jak widać gdzieś tam w telewizorze, ale w rzeczywistości bardzo ładne widoki. Mega miejsce, naprawdę. Wiatr, ciągle wiejący wiatr, czyli nie tak jak w mieście, że jest bardzo gorąco, duszno, tylko bardzo przyjemnie. Dodatkowo właśnie te bardzo głośne fale z morza. Ogólnie wszystko to daje taki naprawdę mega mocny klimat, gdzie można z pełnym sercem polecić tą restaurację. Także jak ktoś jest w Pattaya, to wpadajcie do Surf and Turf. Fajna, fajna restauracja na plaży, mega miejsce. A tutaj jeszcze taki troszeczkę bonus. Jesteśmy właśnie w hotelu, który właśnie tak się nazywa, jak ta restauracja, czyli Surf and Turf. I tak tutaj wygląda. Ktoś może sobie tutaj przylecieć na wakacje i jak najbardziej super miejsce. Troszkę daleko od centrum Pattaya i od tego całego zgiełku i od tego wszystkiego. No to właśnie, jak ktoś chce odpocząć i nie chce wcale lecieć do wielkiego miasta, tylko gdzieś, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie są super klimaty, palmy, baseny, dostęp do morza, bo tutaj od razu schodzimy, jest to morze i ta restauracja, no to tutaj taki hotel jak najbardziej. Jak najbardziej ta część północna w stronę Bangkoku, część miasta Pattayi, no to jak najbardziej tak, jak najbardziej. To właśnie takie miejsce, o widzicie, gdzie o godzinie 19:03 jeszcze wszyscy siedzą w basenie. No i jest naprawdę fajny klimat. Fajny hotel. Fajne też właśnie te klimaty z tymi palmami, tam takie schodki do góry, tam później też się jeszcze idzie gdzieś do góry. No naprawdę bardzo ładnie to wygląda, tylko że tu jest taki właśnie klimat takich typowych wakacji all inclusive, tylko nie na przykład w Turcji, a w Tajlandii.
O kurczę, zapełnił się ten parking, bo jak przyjechaliśmy tutaj około godziny 17, to przecież tutaj nie było ani jednego auta i w ogóle nie był pusty parking. Myślę, po co tutaj taki wielki parking? Śmiałem się, że można dobrze tutaj zaparkować wygodnie, bo jest taki duży parking, no i praktycznie nikt tutaj nie stał. A teraz? Kurczę, ile ludzi się tutaj nazjeżdżało. No ale warto, bo mega miejsce. Dobra, my idziemy do naszego skuterka i spadamy teraz pół godziny w stronę domu. Skuter gotowy. Kaski przygotowane, uszy Emmy, uszy i śledzie, i spadamy.